naszej szkole odbywa się uroczysty Dzień Biblioteki. Relacja z tego wydarzenia na gorąco. Z minuty na minutę w tym pomieszczeniu pełnym pisarskich dzieł sztuki zbiera się coraz więcej uczniów, a także bywa coraz więcej ciast. Jest to tradycja wpisana w kalendarz nasz tutaj szkolny. Kontynuujemy tę tradycję, którą na rok rozwijamy. Może nieco inna, ale też były ciasta, też były ciasta związane z tytułami książek. Także jest to długa tradycja w naszej szkole i mam nadzieję, że będzie przygotowana, będzie coraz więcej chętnych osób i zawsze będzie to święto. Jeden dzień w historii biblioteki szkolnej w naszym liceum. A w ogóle pomysł narodził się w Polsce. Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Lubię książki biograficzne, bardzo lubię poczytać po historię ludzi, którzy do czegoś w życiu doszli, bo tacy najczęściej takie książki publikują, ale lubię też książki, które dotyczą mojego hobby, czyli II wojny światowej. Lubię czytać o wydarzeniach z tym związanych, ale też nie bardzo poezją. Lubię często może trochę mroczną poezję Baudelaire'a. Lubię też troszeczkę bardziej lekkiej literatury, jak każdy do poduszki. No myślę, że to nie odbiera specjalnie od jakichś standardów. Natomiast jak pan odbiera inicjatywę uczniów w tworzeniu tej kawiarenki w bibliotece? No ja bardzo lubię to święto. Ja tutaj czekam na to święto cały rok oczywiście i z przyjemnością spędzam tutaj większą część tego dnia, bo ta inicjatywa jest według mnie bardzo cenna i ja bym chciał, żeby ona była kontynuowana jeszcze przez wiele, wiele lat. Jak to mówi klasyk, do końca świata jeden dzień dłużej, dlatego że naprawdę jest ona warta tego, żeby ją podkreślać i bardzo się cieszę, że ona nie tylko cieszy się popularnością wśród uczniów, ale też nauczycieli, przychodzą do nas goście. Jest to fajny dzień, żeby porozmawiać przy tej tradycyjnej kawie i ciastku, bo to naprawdę fajne jest często rozmawiać. Czytanie i rozmawianie to jest coś, czego nam powinno być jak najwięcej. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Bardzo dobrze. Co sądzisz o tym wydarzeniu? Ja osobiście uważam, że jest to bardzo fajna inicjatywa od tej klasy, która działa w kawiarence i zachęcam bardzo gorąco młodsze klasy, żeby też brał udział, bo to jest naprawdę jedna z tych fajniejszych dni w ciągu roku szkolnego, kiedy niekoniecznie trzeba siedzieć na lekcji, a można przyjść, nawet się kadry czy porozmawiać. Także uważam, mam nadzieję, że szkoła dalej będzie zachować tą tradycję, utrzymywać i że na pewno się przychodzi, będą się fajnie bawić, bo uważam, że naprawdę bardzo. Bardzo cieszymy się z Twojej pozytywnej opinii. Dziękuję.